nazwa 3. Jeden nazwa, jeden nazwa. Wszyscy są zwycięzcami, czyli siódma radzyńska paraolimpiada. Zmienia się liczba zawodników, ilość i rodzaj konkurencji, ale w radzyńskiej paraolimpiadzie niezmiennie pozostaje jedno. Otwarcie na drugiego człowieka, bezinteresowna pomoc, dobra zabawa, bogata część artystyczna i spory wysiłek organizacyjny dużej rzeszy ludzi dobrej woli. Za nami siódma edycja kolorowych zabaw, organizowanych przez Radzyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ósmy kolor tęczy. Zgromadzonych powitała prezes stowarzyszenia Sylwia Marczu, dziękując za obecność, wsparcie i gotowość do uczestniczenia w szeregu konkurencji oraz chęci kibicowania uczestnikom zmagań. Dobrej zabawy życzył wiceburmistrz Radzynia Sławomir Lipski. Paraolimpiada zaczyna się od tradycyjnego przemarszu uczestników, których prowadzą werbliści z zespołu szkół imienia Unitów Podlaskich w Wochyniu. Odgrywany jest także hymn ósmego koloru tęczy w wykonaniu Jacka Musiatowicza. Imprezę prowadzili Marta Belniak oraz Zbigniew Smuk. Oprócz olimpijskich zmagań zgromadzeni mogli podziwiać bogatą część artystyczną Ulaniaków, Filipinki z Domaszewnicy, różne grupy wiekowe tancerzy z radzyńskiej szkoły tańca Grzegorza Demuchy i Pawła Jabłońskiego. Stowarzyszenia. Myślisz sobie, co ma być
siódmej już paraolimpiadzie zorganizowanej przez nasze stowarzyszenie. Bardzo dziękuję za to, że jesteście, że szkoły, przede wszystkim szkoły z nami uczestniczą w tej paraolimpiadzie. Dziękuję za to, że są zaproszeni goście z władz miasta. Dziękuję za uczestnikom, mediom, a w szczególności chciałam podziękować objęciem patronatu Starostwo Powiatowe Radzeń Podlaski, miasta Radzeń Podlaski i gmina Radzeń Podlaski. Także bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za to, że tutaj z nami dzisiaj jesteście. Paraolimpiadę poprowadzą w tym roku dla Państwa Marta Belniak, Zbigniew Smułko. Od strony muzycznej, jak zwykle, pomoże nam nieoceniony Arek Gos. Tutaj za konsoletą. Brawo. Czy zaproszeni goście, nasi honorowi patroni, zechcą powiedzieć słowo? Pan wiceburmistrz Lipski. Dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za to, że mogę wziąć udział w imieniu pana burmistrza. Niestety nie mógł się uczestniczyć. Tak sobie myślę, bo tak popatrzyłem przed rozpoczęciem na wszystkich uczestników, na tych, którzy siedzą na widowni. No jeszcze w życiu nie widziałem takiej pozytywnej energii, tyle endorfin, które się tutaj unoszą w powietrzu. Ja myślę, że niezależnie od wyników, wszyscy jesteśmy zwycięzcami dzisiejszego dnia. I ci, którzy będą startowali, i ci, którzy są wolontariuszami, i ci, którzy są kibicami, tak jak ja. Także wszystkim życzę wspaniałego dnia, dobrych zawodów, radości ze spotkania, bo to chyba tutaj jest najważniejsze. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W imieniu pana starosty, który bardzo chciał dzisiaj być z nami, ale zdarzenia losowe mu nie pozwoliły, też chciałbym powiedzieć jako wiceprzewodniczący rady słowo. Szanowni Państwo, myśmy tak rozmawiali o tej imprezie z panami starostami i powiedzieliśmy sobie jedną rzecz, że ważne jest, żeby samorząd budował drogi, dbał o szpitale, wydawał dokumenty, pozwalał funkcjonować sprawnie szkołom, ale są też ważniejsze rzeczy. Tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby samorząd pomagał najsłabszym. To jest nasze najważniejsze działanie i o tym dobrze wiemy. Dlatego też oprócz najlepszych życzeń i gratulacji z racji organizacji tej imprezy, mam zapewnienie panów starostów, że zawsze w każdej sytuacji, czy organizacyjnie, czy jakąś drobną kwotą, czy udostępniając salę, zawsze będziemy obok was, zawsze chcemy wam towarzyszyć, zawsze chcemy wam w miarę możliwości pomóc. Jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz gratuluję uczestnikom, rodzicom, młodym wolontariuszom, ich nauczycielom. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, a teraz kilka słów na temat imprezy. Uczestnicy otrzymali paszporty. Za każde wykonanie zadania w poszczególnych stacjach otrzymują pieczątkę w paszporcie. Po zdobyciu wszystkich pieczątek paszport podpisuje sędzia główny. Po zliczeniu stacji przez wszystkich uczestników nastąpi wręczenie medali, dyplomów i upominków każdemu uczestnikowi imprezy. W tym dniu nie możemy zapomnieć o naszych wolontariuszach, którzy czynnie włączyli się w imprezę. Z tego miejsca dziękujemy uczniom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim, uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim, uczniom Szkoły Podstawowej imienia Unitów Podlaskich w Ochyniu, uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 Szkoły w Radzyniu Podlaskim, pierwszemu liceum ogólnokształcącemu w Radzyniu Podlaskim i Szkole Podstawowej w Białce. Drodzy Państwo, oddzielna konkurencja jest dla szkół w kategoriach plakat promujący paraolimpiadę, odlotowy transparent, wesoła piosenka kibica bądź tęczowa drużyna. Zespoły biorące udział w paraolimpiadzie to Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radzeniu Podlaskim, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Radzenia Podlaskiego. Zespół Szkół w Bochyniu. Zespół Szkół w Ulanie. Zespół Szkół w Białce. Szkoła Podstawowa w Lisiowulce. Szkoła Podstawowa w Tomaszewnicy. Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzeniu Podlaskim. Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzeniu Podlaskim. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące w Radzeniu Podlaskim. Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Radzeniu Podlaskim. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kocku. Środowiskowy Dom Samopomocy w Amielinie. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolembroda. I Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju. Naszymi sponsorami są Starostwo Powiatowe w Radzeniu Podlaskim, Miasto Radzyń Podlaski, Gmina Radzyń Podlaski, Gmina Bochy, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radzeniu Podlaskim, Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych, Hurtownia Owoców i Warzyw, PSS Społem Sklep Sportowy, Bank Spółdzielczy w Radzeniu Podlaskim, Lokalna Grupa Działania Zapiecek w Radzeniu Podlaskim, CPN Moja, Hydropartner Radzyń Podlaski, Drukarnia Awadruk, Drukarnia Apol, Henryk Hałajko i Sołectwo z Branicy Radzyńskiej. Drodzy Państwo, przechodzimy teraz do części artystycznej naszej imprezy. Serdecznie zapraszamy tutaj do nas na scenę zespół z Ulana, Ulaniacy. Wspaniałe ludowe stroje, wspaniała ludowa muzyka. Teraz jest wasz czas, zapraszamy.
Thank you.
drodzy Państwo, zakończył, zaśpiewał dla Państwa fenomenalny, wspaniały zespół z Ulana, Ulania, brawa dla nich wszystkich jeszcze raz! Brawo Ulan! Brawo Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych przy okazji!